tych pięknych okolicznościach przyrody spotykamy się na wspaniałym terenie, o którym zaraz usłyszycie trochę więcej. I głównymi aktorami tego spektaklu oczywiście są motocykle, ale motocykle byłyby niczym bez jeźdźców. I ponieważ najlepszymi osobami do sprawdzenia motocykli, które mają swoją drugą naturę w terenie, są ludzie, którzy również mają taką naturę lekko zdziczałą, to mamy takich dwóch panów, którzy chętnie coś powiedzą na swój temat. I uwaga, kandydat numer jeden, powiedz coś o sobie. Mam na imię Michał i nie wiem, co powiedzieć. Dobra, kandydat numer dwa. Ja nie mam na imię Michał, mam na imię Radek. A co mam powiedzieć? Wspólnie z Michałem zajmujemy się na tym terenie szkoleniem ludzi, którzy postanowili zjechać z asfaltu. Czy pan potwierdza? Zdarza się. Dobrze. Także skoro mamy już to ustalone, to chciałbym teraz wszystkim wszem i wobec wyjaśnić, że ten oto teren, który oczywiście zdążyliście panowie już... Trochę zaorali. Tak, zaorali koledzy Zdziebko. I chciałem teraz powiedzieć, że Yamaha jako marka, jest to marka, która oczywiście produkuje m.in. fortepiany, ale zdarzyło im się wypuścić też kilka motocykli. Zrobili sobie jakiś czas temu taką tenerę, która jest super, a przynajmniej tak im się wydawało. I po wielu latach, bo to jest motocykl z 91 roku i oto jest bardzo dumny właściciel, wypuścili produkt podobny. I chcielibyśmy wam powiedzieć, że geneza tych motocykli ma sens. Dobra, co możesz powiedzieć o starej tenerze i dlaczego w ogóle się na nią zdecydowałeś? To jest mój pierwszy motocykl. I jak zobaczyłem przede wszystkim malowanie, w jakim ona potrafi występować, to niestety się kupuje motocykl oczami, szczególnie pierwszy. A jest to też najmocniejszy motocykl z typu ciężki enduro z tamtego okresu. No i trochę na przekór temu, że najpopularniejsza jest Afryka Twin, tak? Okej, czyli mamy dwa cylindry. Kiedyś było tych koni 70. Tak, podobno. I pojemność 750. Tak. I właściwie mamy tutaj takiego współczesnego klona. Podobna moc. Wszystko jest zachowane tak, jak powinno być, tak? Prostota. I to się chyba wszystko zgadza i działa. Radek, ty jako wieloletni instruktor nauki jazdy motocyklem w różnych warunkach i różnych ludzi, służb i tak dalej, to możesz powiedzieć coś więcej na temat tego, czym te motocykle się różnią według ciebie? Bo tu mówimy o subiektywnych odczuciach, pamiętajcie, każdy ma prawo do własnego zdania. Jak najbardziej odczuwa się tę różnicę czasu, ten postęp technologiczny. Ten motocykl naprawdę hamuje, natomiast no, supertenera hamuje tak jak motocykle z tamtych lat. Te zawieszenia, no oczywiście geometria, to wszystko czuć, że jest inne. Ja tu przepraszam, że przerwę naszym wideo, chciałem tylko wyjaśnić, czym jest droga hamowania. Droga hamowania to jest moment odciśnięcia dźwigni hamulca do trafienia w przeciwnika. No więc tutaj dużo trudniej jest trafić tego przeciwnika na tym motocykle, bo te hamulce są naprawdę bardzo wydajne. I to, co powiedział Michał, taka prostota. W tym motocyklu ona faktycznie jest. Tu siadasz i pierwszy raz i czujesz, jakbyś po prostu włożył swoje kapcie. Tu wszystko jest tam, gdzie powinno być, wszystko jest pod ręką, wszystko działa tak, jakby człowiek tego oczekiwał. Nie trzeba się do tego motocykla jakoś specjalnie przyzwyczajać. Ona jest naprawdę taka bardzo intuicyjna i uważam, że jest świetnie naprawdę przygotowana, jeżeli chodzi o taką wszechstronność. W zasadzie można usiąść na tym motocyklu i po prostu jechać. Nie trzeba go jakoś tutaj specjalnie dozbrajać, żeby on był taki, jak człowiek tego oczekuje. On już po prostu taki jest, wyjeżdżając z samochodem. Żeby tak trochę spróbować to podsumować, czyli gdybyśmy wzięli inżynierów z Japonii, to taki kraj, gdzie dostały im już tylko wyspy, to oni wpadli na genialny pomysł, bo jest wyścig zbrojeń jakby między nimi. Oni tworzą te pojazdy po to, żeby były jeszcze bardziej skomplikowane, miały systemy kontroli trakcji, wielopoziomowe, jakieś menu, w których człowiek się gubi. I panowie właśnie z Japonii, w sensie z tej fabryki na Y, stwierdzili, że można pójść w drugą stronę i uprościć motocykl. Czy panowie, tak teraz stanę, żeby się obaj do mikrofonu i powiedzieć, czy to jest jakby potwierdzenie tej tezy? Mi się wydaje, że na pewno, ale myślę, że też idzie za tym cena, tak? No bo można porównywać do motocykli, które są droższe, mają więcej tych systemów, które mają o nas dbać, pomagać niewątpliwie. No ale za tym idzie też kilkanaście tysięcy więcej trzeba zapłacić.
Czyli księgowy też w firmie jak rządzi, to robił. Ma swoje znaczenie i jakby tutaj brał jakieś dosyć duże pieniądze za to, żeby obciąć ten budżet. No ale poradził sobie z zawieszeniem. Przy czym mamy właśnie gotowy pakiet, pełna regulacja zawieszenia w nowej tenerze, które można naprawdę skonfigurować pod siebie. Czy dla siebie? Tak, zdecydowanie tak. Dla siebie. No i przede wszystkim to, że w razie czego można też poregulować sobie, nie wiem, wysokość dźwigni, zmiany biegów. Akurat chyba hamulce nie. Hamulce też. Fajnie, że one się w ogóle zginają. Ja zauważyłem, że większość motocykli ma to jak akcesoryjne, ma one takie wyposażenie. Miękkie w wypadku. A to się tutaj zdarza chyba jakby często, tak. Wyjazd do lasu, który jest bez przewrotki, to jest nieudany wyjazd, tak? Trzeba się upobrudzić, żeby nie wozić błota w sprayu. A, okej. No dobra, panowie, to tak. Zawieszenie wiem, że jest okej. Jaka jest mocna strona tego motocykla? Może Radek? Mocna strona, no na pewno to zawieszenie, na pewno hamulce, ale też silnik, który już znamy z innej Yamahy, z MT-07 i z małego Tracera. Ty masz do czynienia z tym motocyklem na co dzień? Z MT-07 tak, jak najbardziej. Natomiast tutaj ten silnik jest trochę inaczej przekonstruowany, można tak powiedzieć. Inaczej oddaje moc, inaczej ten moment obrotowy. Według mnie dużo przyjemniej niż MT-07. Dużo większy jest zakres użytkowy tych obrotów i naprawdę można tutaj się fajnie tym motocyklem pobawić. Poza oraniem tego wspaniałego pola, jak zauważyliście, mieliście też okazję pojechać tym motocyklem w trasę po asfalcie i po takich szutrowych drogach. I jestem ciekaw, że skoro wiemy, że tak, da się tym motocyklem przewrócić, pojechać, obsypać kolegę piachem, poskakać sobie przez jakieś drewniane kłody. Tam nie każdy jakby jest gotowy na to, żeby swoim motocyklem takie rzeczy robić. A co by było, gdyby ktoś chciał taki motocykl kupić tylko po to, żeby codziennie rano wstawać, cieszyć się dojazdem do roboty? Myślę, że spokojnie. Ja byłem mocno zaskoczony tym, jak ona potrafi przyspieszać na asfalcie, gdyż nastawiłem się na opinię ludzi trzecich, osób trzecich, które mówiły, że po prostu trochę brakuje tej mocy, ale do tych 130 na autostradzie rozpędza się bez problemu. I nie przestaje, ale to trzeba granice kraju pójść. Dużo fajniej mi się jeździło po asfalcie tym motocyklem niż właśnie MT-07. No oczywiście kwestia tego silnika, który jest no trochę inaczej tutaj skonfigurowany. Ale też sam motocykl jest taki bardzo filigranowy, bardzo fajnie wyważony. No MT-07 też jest świetnie wyważony, natomiast tu myślę, że no nie miałem okazji akurat wyjeżdżając wczoraj przejechać się w korkach, ale myślę, że jest to bardzo mocny zawodnik w korkach. Jednak to, że on jest taki smukły, wysoki, no i poręczność, manewrowość tego motocykla jest naprawdę fajna, więc myślę, że jest to naprawdę bardzo uniwersalny pojazd. Spokojnie można go kupić jako jedyny motocykl i wykorzystywać go naprawdę bardzo wszechstronnie, dlatego że nie oszukujmy się, jeżdżąc po mieście też czasem trzeba podjechać pod krawężnik, też czasem można sobie gdzieś jakoś skrócić drogę. Ten motocykl, parki, lasy. A jakie jest swoje zdanie? Jeszcze dodałbym jedną rzecz, bo odpychające od tego motocykla może się wydawać to, że jest dość wysoko siodło, tudzież kanapa. I niektórzy rajderzy mogą się po prostu tego obawiać. Tak, niżsi. Ale ten motocykl jest tak fajnie wyważony, że w żadnym wypadku nie powinno to być jakąś tam barierą i warto spróbować i zobaczyć, jak to się zachowuje. To nie jest tak, że trzeba dotykać zawsze obiema nogami. Piętami. A obniżone kanapy też występują, także jest taka opcja, żeby sobie troszkę to obniżyć. No dobra, ale wracając do wyposażenia, jak już chcemy go obniżać, podnosić, to ty na swoim motocyklu spędziłeś już mnóstwo kilometrów i wiesz, czego od motocykla takiego jak... No w tym stylu, powiedzmy, jakim powiedzmy enduro oczekujesz, więc co fabryczny motocykl powinien mieć zmodyfikowane, zmienione lub dokupione, żeby spełniał oczekiwania kogoś, kto chce natrzepać trochę kilometrów, pojechać sobie do jakiegoś kraju, w którym nie działa assistance? Na chwilę obecną, jak patrzę na tą tenerę, no to nic nie trzeba dokupywać. No ewentualnie coś, żeby zamocować bagaż, tak? Czy to jakiegoś rogala, czy coś takiego. Trzeba zobaczyć, jak to leży na tym motocyklu. Nie powinno być problemów. A do pozostałych, chociażby do mojej tenery, no trzeba było trochę
pokombinować, ulepszyć ją. Znaczy no też tak jednak te 28 lat robi robotę, nie? No tak mówią ludzie. Trochę się pozmieniało. I... Skrzypce i wino. Tak, tak. To był kiedyś goły motocykl, on miał w zamyśle kopiować ten, który zwyciężał na Dakarze i gdzieś ten duch jest zachowany. W malowaniu. W malowaniu, ale ona ma, nie wiem, jakoś tak jest wyważona, że po prostu te piachy łyka. Panowie, teraz chciałem, żebyście nie zastanowili się na chwilę nad odpowiedzią, jakie są słabe punkty tego motocykla. Tego. Dobra? ABS, wyłącznik ABS-u. No i to, że dlaczego nie można zrobić tak, że on się nie będzie za każdym razem aktywował? To po prostu jest niebezpieczne. No bo jak wracasz do domu, to już nie jesteś w offroadzie. No chyba, że mieszkasz w takim miejscu. To jest po prostu niebezpieczne. Wywalasz się na szutrze jakimś czy coś takiego, wracasz na motocykl z lekką dozą adrenaliny, jedziesz i przed zakrętem okazuje się, że masz ABS, tak? I to jest chyba największy minus. Okej. Też zastanawiałem się nad tym, co powiedział Michał, natomiast myślę, że no też jest podyktowane to jakimiś tam względami bezpieczeństwa, żeby człowiek po prostu nie zapomniał tego ABS-u włączyć. Myślę, że to akurat nie jest jakiś minus. Jeden minus, który ten motocykl ma na pewno, znajduje się na akumulatorze. Tak, myślę, że dla takich dalekobieżnych globtroterów trochę problemem może być tutaj wielkość zbiornika paliwa, aczkolwiek nie jest to jakaś duża wada. Z moich takich obserwacji na szybko, na szosę trochę mi brakuje wysokości tej szyby, bo jednak jadąc po autostradzie, cały pęd powietrza przyjmowałem centralnie na kask. Jako osoba wrażliwa na niskie temperatury na pewno zaopatrzyłbym ten motocykl w grzane manetki, ale... To się da zrobić. Nie ma tego w seryjnym wyposażeniu, natomiast uważam, że jest to akurat drobiazg. Natomiast jeszcze tak wrócę na chwilę do porównania jej z tą już wcześniej wspomnianą MT-07. No jest różnica w cenie dosyć duża między nimi. Są to faktycznie dwa inne motocykle. Natomiast... Mam wrażenie, że jednak Tenera jest mimo wszystko trochę lepiej wykonana. Widać to na pierwszy rzut oka, te plastiki, to wszystko. Jednak jest takie... Tak, na drugi rzut oka też widać. Tak, ale fajne jest to, że na przykład jest ten fatbar od razu... No i tutaj możemy się bardzo długo wydać, że mamy bardzo sztywną szybę, ten fatbar. Bardzo śmieszne są te wyloty ciepłego powietrza, które są w dół. Oczywiście są ujemne temperatury, których fajnie było, żeby to wiało do góry. Super jest, że ma regulowany przedni błotnik. Można wyregulować zawieszenie. Ona ma mnóstwo takich małych plusów, które generują... Tak, jeszcze jedna rzecz, która wczoraj mnie urzekła, kiedy jechaliśmy tutaj już po zmroku. Naprawdę ten reflektor, który raz, że jest dla mnie ładny, ale to kwestia gustu. Natomiast myślę, że nikt nie może mu zarzucić, że on słabo świeci. Naprawdę światła mijania, które tutaj są, pozwalają komfortowo naprawdę poruszać się w nocy. Dodatkowym jeszcze takim zupełnie już gadżetem jest umieszczenie świateł pozycyjnych, które powodują, że jadąc widzimy całą praktycznie tę szybę, tak jej zarys podświetlony. Jak neon prawie. Tak, co naprawdę jest takim bardzo przyjemnym gadżetem. Oczywiście też powoduje, że człowiek tak się trochę milej czuje jadąc tym motocyklem. No dobra. Słowem podsumowania, tak. Odniosę się do tych autostrad, no bo z drugiej strony to nie jest motocykl do tego, tak? W sensie to jest motocykl, którym będziemy podróżować nie autostradą, tylko właśnie będziemy chcieli pojechać sobie jak najbardziej krętą, jak najbardziej fajną drogą, a nie autostradą, gdzie musimy natrzaskać kilometrów. To już lepiej przewieźć gdzieś do punktu docelowego. Widzę, jak jedziesz do Rumunii, omijając autostrady. Tak. Ja myślę, że kolega tu trochę ekstremizmem pojechał. No dobra, ale to panowie, skoro nie macie słów podsumowania, to ja bym spróbował to jakoś, brzydko mówiąc, zakończyć, więc wyjdę przed was. Państwo, drodzy nasi oglądający, chciałem wam przedstawić motocykl, który
no, w zupełności wystarcza jako motocykl, który spełnia swoją funkcję zarówno w terenie, jak i wbrew pozorom na asfalcie. Na autostradzie rzeczywiście może być nudno, ale motocykl rozpędza się do takich prędkości, w których nudzić się raczej nie za bardzo można. Dodatkowym plusem tego motocykla jest to, że właściwie fabryczny pojazd wyposażony jest już tak, że dla osoby, która chce go spersonalizować, będzie musiał się zastanowić, jakie opony musi kupić, bo czy bardziej będzie off, czy bardziej będzie on i jaki rodzaj bagażu będzie chciał zabrać. Także Tenera, wbrew pozorom, upraszczając cały schemat motocykla, pomogła sobie. Więc mamy motocykl, który do pewnego stopnia tak, jest motocyklem drogim, ale nie dlatego, że ma super elektronikę, ale dlatego, że ma być trwały i ma być lepszy niż MT-07 oczywiście. A MT-07 jakby rzeczywiście, jeżeli chodzi o jakość wykonania wszystkich komponentów, powiedzmy, że jest motocyklem rzeczywiście z półki bardziej ekonomicznej. Tutaj tego absolutnie nie widać. Więc jeżeli ktoś jest zainteresowany motocyklem lekkim, bo to jest 200 kg, który ma zbiornik, który wystarcza na około 200-250 km i powiedzmy, że od stacji do stacji benzynowej będzie się przemieszczał no, bez większego trudu, to warto wziąć pod rozwagę taki pojazd, a nie wielkiego mastodonta, którego będziecie się bali ujeżdżać, jak na przykład jak będzie miał litr albo dwa pojemności, no może bez przesady. Także bez heroizmu, po ludzku, tak jak to powinno być zrobione, stary, porządny motocykl, zrobiony na nowo, wygląda tak. Jeżeli film wam się podobał, to łapka w górę. Jeżeli film wam się nie podobał, to też łapka w górę. Jeżeli chcecie nas subskrybować, to się nie lękajcie. A jeżeli chcecie nas patronować, to was bardzo zachęcamy. Pa!